Witamy w kolejnym vlogasie, który zaczynamy znowu o nieludzkiej porze. Co prawda jest to 10, ale trudy sezonów dają się we znaki i po prostu już coraz ciężej się wstaje, nawet o tej 10. Mimo, że to dla niektórych już środek dnia. W każdym razie witamy w dniu, w którym będziemy się przygotowywać do wyjazdu. Mamy dzisiaj dużo rzeczy do zrobienia. Musimy kupić jakieś ciuchy, kostium Okcia musi ogarnąć, jakieś takie wszystkie jakieś małe bajery typu leki, kremy do opalania. Karty pamięci do aparatu, żebyśmy nie musieli się ograniczać w ogóle. Dokładnie. Wszystko. Zamówiłem też statyw i baterie, ale nie wiemy, czy to zdąży przyjść, bo mamy 3 dni właściwie, czy tam 4. Wczoraj to zamówiłem. Wczoraj albo dzisiaj zostało wysłane do paczkomatu, więc liczymy na to, że będzie, no jak, a jak nie, no to trudno. Jedziemy! Ale oczywiście zanim wyjdziemy, to Okcia została zmuszona przez tego tam małego majstra, który gdzieś się skitrał. Patrz w ogóle, jak mój kot jest odżywiany w tym domu. On ma więcej jedzenia niż dla mnie. No, to tak jak pies u mnie w domu, że zawsze jadł lepiej niż ja. Ja dostawałem papkę z ryżem, a on jakieś serduszka gotowane, to. Nie to, żebym chciał coś takiego jeść, ale... No cóż, dobra, najpierw karmimy kota, mimo że też jesteśmy głodni. I potem uciekamy stąd. A ten książę, proszę bardzo. Ten książę zawsze, tak, bo ty wolisz karmić swojego ludzka niż swojego kapcpra. Slidnie. I co z tego, może dlatego, że ja nie proszę, tak? Ja bym głową ci tam stuknął, to byś poleciała na 2 metry. Lecimy teraz do biura podróży zmienić nasze dane, bo była taka ekstra historia wczoraj, po prostu genialny dzień. Przedwczoraj znaleźliśmy właśnie ofertę na wakacje, która kosztowała 1800 zł, a my nie chcieliśmy wydawać więcej niż 1500, no bo wiemy, że oferty potrafią być właśnie w takiej cenie, a nawet i tańsze, więc po co przepłacać? Nie jesteśmy milionerami. Więc czekaliśmy, następnego dnia rano wchodzimy na tą samą wycieczkę i była już za 1500, więc właściwie już się na nią zdecydowaliśmy. Nie wiem dlaczego, po prostu na takim lajcie do tego podeszliśmy, że kompletnie to olaliśmy. Ja poszłam do pracy, Kacper coś tam robił, właśnie zamówił statyw. Nie, statyw, tylko baterie. Okej, okay, baterie, w pracy dobrze. Zamawiałem. I jakoś tak było w naszej głowie, że my bierzemy tą wycieczkę, ale wcale się nie śpieszyliśmy. I za chwilę, jak byłam w pracy, dosłownie niecała godzina minęła od tego momentu, Kacper do mnie dzwoni i mówi, że ta sama wycieczka jest za 1200 zł. Więc po prostu wybiegł z domu, na szczęście Świnoujście jest małym miastem, poleciał do biura podróży i wcisnął się w kolejkę, powiedział, że jest ostatni pokój i on musi go zarezerwować. No, bo Okcia mówiła, jak ja jak biegłem, dostałem telefon, mówię, no po co ona dzwoni teraz do mnie? Odbieram i mówi, że został ostatni pokój. I przybiegłem właśnie, było przede mną z pięć osób było, żeby coś ogarniać właśnie wycieczkowego, tak, w tym biurze podróży. Ja się chwilę poczekałem, 10 sekund, bo liczyłem na to, że państwo skończą i wcisnę się między klientami, ale no jeszcze tam widziałem, że jeszcze będzie to trwało, więc się zapytałem, czy wybierają sobie wycieczkę, czy już sobie wybrali, bo ja tu mam jeden pokój, który chciałbym teraz zarezerwować. I babka mi zarezerwowała na takie jakby widmo dane. Tak, na jakieś swoje dane, pseudo dane, po prostu zamroziła nam tą wycieczkę i dzisiaj lecimy z paszportami, żeby zmienić dane na nasze. Tak jest. I wycieczka jest tak, zaszła. Tak to wyglądało, byliśmy bardzo zestresowani. Masakra, to po prostu był wyścig szczurów. No, naprawdę. Ale potem okazało się, że to był ostatni pokój w tej cenie. Tak nawet myśleliśmy w sumie, ale no lepiej nie ryzykować, bo nigdy nie wiadomo. I za chwilę pojawił się jeszcze jeden pokój za 1100 zł. Także jak szukacie tanich wakacji, to trzeba po prostu odświeżać stronę. Tak, wyczekiwać po prostu. I idziemy tutaj. Dzień dobry. Dane ogarnięte, musimy jeszcze załatwić sobie wizy, ale to później. Tak, dzisiaj, o właśnie, i to jest taka lekka podpowiedź dla tych, którzy domyślali się albo starają się domyślać, gdzie jedziemy. Potrzebujemy Chociaż wizę. Teraz, jak ten vlog, to myślę, że już wszyscy wiedzą. Ja nie wiem, kiedy wyjdzie. Zagadka dla was, jak już wiecie, to dajcie znać, jak nie to... No, w każdym razie, wydaje mi się, że nie wiecie, tak strzelam. Więc teraz macie dobrą podpowiedź, potrzebujemy wizę. Więc wszystkie europejskie kraje odpadają. Dobra, następny punkt naszego planu ramowego to są ciuchy. Mamy zamiar znaleźć właśnie jakieś spodenki, klapki, badziewia. W każdym razie będę wam pokazywał, a potem atakujemy jedzenie, bo wiem, że dzisiaj nie wejdę do zbyt wielu sklepów, dopóki nie zacznę marudzić. Dobra, weszliśmy do HM-u i pierwsze co chciałem powiedzieć, o, tu jest włos, nie, to jest Lucek, okej. Że przyszliśmy przymierzać stroje kąpielowe, weszliśmy do HM-u i Okcia
rozejrzała się, taki lęk w oczach, takie przerażenie. Nie ma już strojów. Ale na szczęście znalazła i to było pierwsze, co chciałam powiedzieć. Znalazłam takie, których nie chcę. A drugie, co chciałam powiedzieć, że strasznie przyjemnie chodzi się po tych sklepach, kiedy są nieludzkie godziny, jak na przykład 10. Ludzie wtedy jeszcze śpią, ewentualnie robią cokolwiek innego, ale nie chodzą po galerii handlowej. I nie dość tego, że nie trzeba czekać w żadnych kolejkach, wchodzimy od razu do przymierzalni i nie trzeba się przepychać między tymi ludźmi. No to teraz mogę uznać, że to jest przyjemność chodzenia po sklepie, kiedy jest się jedyną osobą w sklepie. Nie pokażę wam góry, bo to jest oczywiście do mojego wglądu, ale to są moje skarpetki. To są moje skarpetki. Złodzieju mały. To są moje skarpetki. Dobra. Przymierzone, niby spoko, ale idziemy jeszcze do innego, oczywiście. Niby nie mamy czasu, ale straciliśmy właśnie około 10-20 minut na chodzenie po sklepach bez sensu, szukania ciuchów, skoro i tak wracamy do H&M-u. Ja wolę. Szukamy właśnie ciuszków w H&M-ie aktualnie, tak, i oczywiście jest zerowy wybór, ja sobie coś tam niby znalazłam. Później wszystko pokażemy w ogóle, jak już wybierzemy wszystkie rzeczy. A Kapi znalazł sobie właśnie taką koszulkę. Po pierwsze, nie ja znalazłem, bo ja na taki kolor nawet bym nie spojrzał. Oksia znalazła. To była jedyna koszulka, jaką znaleźliśmy, która była w miarę okej. To jest napis wakacje, więc uznałem, że w końcu jadę, nie? Ale no, chciałbym zgłosić protest i powiedzieć, że dzisiaj, który jest w ogóle? 30? Nie, 29. Nie, 30. 30 sierpnia 2018 roku przestaje być mężczyzną. Bo Elka, ta Elka jest na mnie za duża. Musiałem wziąć Elkę. No ale to taki Elka, król. Jak nazwa wskazuje, na malucha. Mała Emka. A no, S to na nie. Dziwne, a Kapi nie nosi takiego rozmiaru, ale właśnie taki król jest. No, no masz pecha, przykro mi, jesteś chłopcem. No jest mi przykro. Ja byłem zadowolony, że to było coś, co osiągnąłem w życiu, czyli t-shirty z Elki. No niestety, już spadłeś dwa rozmiary w dół. No. Smutne. Dobra, kupiliśmy przynajmniej większość rzeczy, a właściwie to, co mogliśmy znaleźć w sklepach. O laczkach zapomnieliśmy. O laczki, no ale to jeszcze zdążymy, tylko musimy pamiętać. Tak. Bo już nie ma w ogóle letnich rzeczy, liczyłam na to, że jeszcze jakieś zachowa. Przedaże takie. Tak, wyprzedaże takie, że się coś zachowa, ale no coś się znalazło, ale nie za wiele. W każdym razie kupiliśmy już ciuchy, strój kąpielowy, karty, jakieś tak najpotrzebniejsze tak, rzeczy. Tak, potrzebujemy jeszcze klapki dla mnie, jakieś spodenki, bo spodenek nigdzie nie ma. Może jakieś koszulki dodatkowe? I co jeszcze? Oprócz jedzenia teraz. Nie pamiętam. Wizę musimy ogarnąć jeszcze. I moją kurtkę musimy jeszcze ogarnąć. A teraz właśnie idziemy sobie coś zjeść, do domu odpocząć. Potem zadzwonię do mamy, zapytam się, gdzie jest ta krawcowa. Odbierzemy kurtkę, wszystko musi być nagrane, żebyśmy pamiętali. Minęła chyba godzina, jak nie więcej, od ostatniego klipu. Zdążyliśmy tylko kupić sobie pasztyciki i nawet ich nie zjedliśmy. Są już zimne i będą nie aż tak dobre. Musieliśmy iść do banku. Kacpra mama zadzwoniła do niego i powiedziała, że mamy iść do banku i zmienić konto albo cokolwiek. Tak, zresztą ten bank, ta pani z banku dzwoniła do mnie już od 3 dni, ale do mnie się dodzwonić nie da. Nie. W każdym razie mamy nowe konta w banku i pani tak nas przekupiła do zmiany konta, bo powiedziała, że dostaniemy słuchawki za darmo. Ty dostaniesz słuchawki? Ja, bo Kacper ma w tym banku konto, a ja mam w innym. I za to, że jestem jakby nową osobą w tym banku, to dostałam słuchawki. O Boże. I jak dla mnie warto było. Po prostu są plusy mieszkania w takim małym mieście, bo wszyscy wszystkich znają. Ta. I krewni i znajomi królika tak. Wszyscy są. No, w każdym razie teraz jedziemy do domu. Jedziemy zjeść. Wszyscy się na nas patrzą, jak trzymamy aparat w aucie. A dziwne, nie, że coś widać w ogóle. No. Idziemy zjeść. Kacper ma dosłownie chwilę i leci do pracy. Ja dzisiaj do pracy idę na bardzo późną godzinę. Idę dosłownie na 3 godziny, chyba że w ogóle powiedzą, że mnie przychodziła skoro pada, nie wiem. Bo idę dzisiaj na rzęsy, dorabiam sobie rzęsy. No właśnie przez to, że jedziemy na wakacje, czy przez to, dzięki temu. Mam nadzieję, że będę jakoś wyglądać. Bo już po Egipcie mam takie doświadczenie, że malowanie rzęs to tylko i wyłącznie problem, a chcę wyglądać jako tako okej, żywo trochę i nie tak jak teraz z łysymi oczami. Chcę ładnie wyglądać na zdjęciach i nie tylko, po prostu czuć się dobrze, jak od razu wstanę, więc dorabiam sobie rzęsy na ten wyjazd. Dobra, będę teraz kierował i mówił, a co najlepsze jest to, że my nie mieliśmy żadnej wycieczki zaplanowanej, a Oksia już miała zaplanowane rzęsy. On doskonale wiedział. On doskonale wiedziała, że i tak pojedziemy, mimo że to naprawdę był taki surprise dla nas, taka niespodzianka. Wait. Trzęsie się tutaj, bo... Zarezerwowałam sobie miejsce na rzęsy już jakoś miesiąc temu, bo wiedziałam, że jeżeli dowiem się właśnie tak jak teraz na ostatnią chwilę o wyjeździe, no to już nikt mnie nie przyjmie, więc wiedziałam, że no trudno, najwyżej stracę. No najwyżej będziesz miała zrobione oczy. Tak, najwyżej miała zrobione oczy bez powodu.
jak zwykle o czymś zapomnimy. Miałam odebrać moją kurtkę, a nagrywaliśmy specjalnie klip, w którym mówiliśmy wszystko, co mamy zrobić. Także wracamy, a Kasper ma coraz mniej czasu do pracy. A i coraz bardziej głodny jest. Nawet nie wiemy, czy ta kurtka będzie. Ja też jestem głodna, nigdy się nie jadłam. Nie zjadłam kilka ciastek. No za to coś. Niestety, nie zdążyliśmy nawet zjeść. Kapi już jedzie. O, nie, jeszcze auto za nami. Jezu. W każdym razie, nie zdążyliśmy nawet zjeść, Kapi musi już lecieć do pracy, więc żegnamy się, znaczy Kapi się żegna, ja jeszcze zostaję. Ja aktualnie się nie żegnam, tylko parkuję, proszę. Papa mi się. Bye. See you later. No, mam nadzieję, że ci dobrze zrobią lubi. Love you, rzęsy. Ja też. Bye. Nie by ci mogli zrobić, pa. Hej. Żartowałam, jeszcze ciuchy muszę wziąć. To ja wezmę sobie paszpeciowe. No weź sobie jednego. Pa! Dobra, tutaj mniej więcej jest nasz shopping. Tą bluzkę już widzieliście. Tutaj jest sukienka, którą sobie wzięłam, bo była jedyną sukienką letnią, jaką znalazłam, która była w miarę okej. Wzięłam sobie też bluzę z myślą o locie, po prostu, żeby mieć coś na lot. Kapieć wziął sobie jeszcze dwie takie koszulki, zwykłe t-shirty. Wziął długie spodnie, chociaż to nie na wyjazd, ale wziął. Wybrałam sobie taki strój, bo to był w sumie jedyny strój, jaki znalazłam i w miarę mi się podobał. I do tego są gacie takie trochę z wyższym stanem, także no nie najgorzej, ale chciałam coś innego niż czarne. Wzięłam sobie sandałki, ale uwaga, zapłaciłam za nie 30 zł i kupiłam je na dziale dziecięcym. Nie są jakiejś świetnej jakości, ale myślę, że na ten tydzień wyjazdu wystarczą. Poza tym są na rzepy. Fajnie, fajnie. Tutaj Kapi kupił mi gumki do włosów. Nie pytajcie, nie pytajcie. Kupił sobie też zapas soczewek do oczu. Mamy coś tam na po opalaniu, oczywiście krem też mamy gdzieś tam. I kupiłam sobie jeszcze drugie buty, espadryle, bo moje już musiałam wyrzucić. I w sumie to tyle. Będziemy musieli jeszcze dokupić jakieś klapki. Nie wiem jak z walizką, czy wystarczy nam taka, jaką mamy, to znaczy Kasper weźmie swoją, a ja swoją, ale nie wiem, czy moja będzie wystarczająco duża. No myślę, że będę musiała się do niej zmieścić. Miałam taką wielką, tą różową, ale rozwaliło jej się koło, więc niestety. I ja już zaraz wychodzę, jeszcze trochę sobie podjem i idę na te rzęsy, ale tak się boję. Po pierwsze, boję się, że uczuli mnie klej. Po drugie, boję się, że uczuli mnie cokolwiek innego, czego mogą używać przy oczach. A właśnie ta okolica jest taka moja najbardziej wrażliwa, jeżeli chodzi o uczulenia. Choćby coś było w powietrzu, choćbym użyła ręcznika na ręce, to mnie uczuli tutaj. Więc no trochę się tego obawiam. No ale zobaczymy. A oprócz tego boję się też, że zrobią mi takie rzęsy, jakich bym nie chciała. Na przykład zbyt gęste, zbyt długie, zbyt czarne. Chciałabym takie naturalne, ale jednocześnie, żeby było widać, że są zrobione. Ale wiecie, bez przesady. A jeszcze oprócz tego wszystkiego, wczoraj przyszła do mnie paczka. Wczoraj był bardzo szalony dzień, co to jest w ogóle? O nie, jest tu część rzeczy, a części nie ma. W każdym razie, o no świetnie. W każdym razie zamówiłam sobie zestaw do hybryd. Wzięłam sobie z Neonail. Chociaż większość z was polecała mi, jak się pytałam was na Instagramie, Semilak. Ale słyszałam dużo opinii, że Semilak uczula. A jak przed chwilą mówiłam, ja muszę się ograniczać z jakimikolwiek uczuleniami. Więc no to był jeden powód, drugi, że oferta bardziej mi się podobała w Neonail. I tak, zdjęłam właśnie paznokcie, miałam robiony żel, a teraz będę sobie sama robić hybrydę. Zobaczymy, jak mi pójdzie. Mam nadzieję, że nie najgorzej, że jakoś będę wyglądać. Tak, i jem i lecę. Pokażę wam przed i po. Ja dosłownie za minutę muszę wychodzić, bo za chwilę będę spóźniona, jak zwykle się nie ogarnęłam. Że już jest ta godzina, więc tak wyglądają moje rzęsy przed. Jestem już po rzęsach. Ciekawe doświadczenie. Już po prostu głowa mnie bolała i wszystko od leżenia. Teraz lecę do pracy, a tak wyglądają z bliska. Nie wiem, czy widać. Jeszcze mam trochę wszystko zaczerwienione. I na pewno trochę się jeszcze tam poukładają, ale no, ciekawie, ciekawie. Minęły oczywiście dwa dni od ostatniego klipu. Dwa dni? Dwa dni. No ale poszliśmy oboje do pracy, już nie było kiedy. Następnego dnia znowu byliśmy w pracy, a wczoraj mieliśmy pożegnanie, znaczy zakończenie tak, sezonu. Żegnaliśmy się. Pożegnalną imprezę, tak, taką, która trochę trwała długo. Tak, wróciliśmy do domu o 6, ale to dlatego, że impreza po 6. Zaczęła się dopiero o 12, a nawet po 12, bo dopiero wtedy, kiedy Kacper skończył pracę z jego znajomymi tam ze sklepu. Ale zanim zakończymy tego vloga, bo właściwie zaczynamy już kolejnego, to musimy wam coś powiedzieć.
przyznać się do czegoś tak, właściwie. Bo jest nam bardzo, 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 bardzo wstyd. No bo obiecaliśmy wam pocztówki i my te pocztówki kupiliśmy już jakiś czas temu. Nawet ich nie wypisaliśmy, nie mówiąc już o wysłaniu. Nawet nie będziemy mieli czasu, żeby to zrobić i zdajemy sobie z tego sprawę, więc możliwe, że jeszcze dzisiaj znajdziemy te pół godziny, bo trochę jest tych pocztówek, na wypisanie ich, na wypisanie adresu. Bo wiem, że z Poznania wyślemy. I albo wyślemy je z Poznania dopiero jak wrócimy do Polski, albo poprosimy kogoś tutaj, żeby je wysłał, ale no też ktoś będzie musiał biegać po poczcie, kupować znaczki, stać w kolejce, więc nie chcemy kogoś obarczać tym, bo to tylko i wyłącznie nasza wina. No, dlatego typowe nasze nierozgadnięcie. Tak, dlatego chyba po prostu wyślemy jak wrócimy i mamy nadzieję, że nikt nie będzie miał nam tego za złe, ale no kurczę, tak głupio to ciągle powtarzać, że tak bardzo ciężko pracujemy i po tyle godzin, ale taka jest prawda, że pracujemy w takich godzinach, że ciężko nam zrobić cokolwiek przed pracą, tym bardziej po, bo kończyliśmy w nocy. No, więc dokładnie. W każdym razie, roboty już skończyliśmy i teraz kończymy tego vloga. Dzięki za oglądanie. Tak, i czekać na następnego, bo w następnym... Który właśnie teraz, jak wyłączymy tego klipa, będziemy nagrywać klipa otwierającego następnego vloga. Tak, szykujemy się już do wyjazdu, wracamy do Poznania i strata data, więc spaczyska i pa. Yo. Biorę wszystko, zrobię hola. Biorę. Dawaj, pasteciki. No o. Dawaj.